Hejka kochani, dziś przepięknie pachnący wielki test z Bomb Cosmetics. Wszystkie produkty pochodzą ze stronki aromotella.pl, a na koniec czeka na Was niespodzianka, więc zapraszam Was! Wszystkie zabiegi umyliały mi właśnie świece zapachowe z tej samej firmy i jako pierwsza świeca, to jest żelkowa świeca, która normalnie kosztuje 39,90, a teraz kosztuje 29,90. I ona ma taki bardzo słodki właśnie zapach, taki bardzo czuć tam malinę, jak i karmel, rewelacyjny zapach. Druga świeca to jest Love in Vegas i tutaj bardziej bym polecała tą świecę dla panów, bo to jest naprawdę bardzo mocny zapach. Jeżeli lubicie takie mocne zapachy jak ja, to polecam takiego piżma mocnego. No i kolejna świeca to jest świeca, która bardzo, ale to bardzo pachnie wanilią. Jako pierwsze testowałam sobie szampon w kostce, czynnik WOW. Po prostu byłam w szoku, że w ogóle istnieje taki szampon w kostce, który właśnie nie zawiera zbędnej wody. Sama esencja wydajnego, naturalnego szamponu z dodatkiem olejków eterycznych i odżywek. Naprawdę, słuchajcie, byłam w ciężkim szoku, jak użyłam pierwszy raz tego szamponu. Zapach nie jest taki jakiś intensywny, ale byłam w szoku, jak szybko w ogóle ta piana, zaraz zobaczycie moją reakcję. Ja to pierwszy raz używałam i naprawdę byłam w szoku, że tak dużo piany z kostki może być. I powiem Wam szczerze, że ku mojemu zaskoczeniu, bo trochę nie wierzyłam w ten szampon, to te włosy moje zrobiły się naprawdę bardzo przyjemne w dotyku po umyciu. Tutaj widzicie, jeszcze się bawię tym. Ale też bardzo nawet całkiem się rozczesywały bez żadnej odżywki, więc jestem jak najbardziej na plus. No i tutaj mój faworyt, bo tą maseczkę dość długo testowałam dla Was, chyba całe wakacje można tak powiedzieć, i to jest rewelacyjna maska oczyszczająca z glinką, no po prostu coś niesamowitego, typowe właśnie dla takiej cery trądzikowej jak moja, i ją się nakłada na całą twarz, żeby sobie po prostu wyschła, czyli minimum tam 5 minut ją zostawiamy na twarzy. Jak widzicie, ona ma dość intensywny zapach, taki, ja bym powiedziała, mięty mocnej, aż mnie szczypała trochę w oczy. No jak widzicie, tutaj chciałam Wam pokazać, że ona normalnie mi wchodziła we wszystkie pory i później trzeba ją zmyć właśnie jak wyschnie, letnią wodą z jakimś żelem oczyszczającym. I tutaj Wam chcę pokazać, że jeżeli macie wrażliwe miejsca pod oczami, tutaj z boku, to nie musicie kłaść tej maski, bo może wystąpić zaczerwienienie. Maska świetnie oczyszcza i usuwa zaskórniki. No i teraz w sumie moi ulubieńcy, czyli kuleczki do kąpieli. I pierwsza to jest kremowa kulka do kąpieli usta. I powiem Wam, że ona jest po prostu rewelacyjna. Ona tak pachnie dobrymi perfumami, która się idealnie komponowała właśnie z tą świecą Love in Vegas. Rozpuszcza się, słuchajcie, w przeciągu 15 minut, więc dość długo, i naprawdę skóra po tym jest taka milusia, ale ten zapach to są taki zapach bardzo dobrych perfum, i ten zapach Wam się jeszcze właśnie unosi na skórze po kąpieli. Jak widzicie, pierwsze odpadają usteczka, tu chciałam Wam właśnie pokazać, jak to wszystko wygląda, i zobaczcie, jak moja skóra jest mocno nawilżona. Kolejna kula to kula, która zawiera masło kakaowe, i na początku zapach nie bardzo mi pasował, ale później rzeczywiście jest taki fajny, świeży. No i tutaj testerką była moja córcia, bo kula nadaje się właśnie do skóry wrażliwej i skóra była przepięknie gładziutka i miło pachnąca. Tutaj macie już peeling, który możecie znać z innych moich filmików. Jest to peeling cukrowy, który zawiera masło shea oraz mleko i miód. I jeżeli macie taki sam problem jak ja ze skórą, czyli właśnie ona jest sucha i bardzo się łuszczy, no to polecam Wam bardzo ten peeling. I zobaczcie, jak on się mega pieni. Możecie go używać zamiast mydła. Jeżeli o mydle mowa, no to tutaj mam kolejny produkt, to jest mydło glicerynowe, które ma zatopione gąbkę w sobie. Dla mnie po prostu rewelacja. Pięknie pachnie, mega nawilża i super się pieni. I macie dwa w jednym.
po takich kąpielach czas na nawilżenie lub na masaż. No i tutaj kolejny produkt to jest kostka do masażu, która idealnie się rozpuszcza pod wpływem ciepła waszego ciała, więc nie musicie całej jej używać, ale forma tej kostki mi się bardzo spodobała, bo idealnie masuje moje zmęczone nogi. Kostka zawiera masło shea, które idealnie nawilża moją skórę i pozostawia taką ładną, oleistą poświatę. Nie polecam Wam ją tak używać na co dzień, bardziej wieczorami, ale polecam Wam na co dzień balsam, który idealnie się wchłania w Waszą skórę, mega ją nawilża i pozostawia bardzo ładne drobinki złota, które idealnie się wkomponowują jeszcze z opaloną skórą, bo wiem, że już u Was chłodniej. Ale naprawdę zapach jest rewelacyjny, jego znacie z innych moich filmików, bardzo Wam polecam. Ja się idę dalej relaksować, a teraz dla Was niespodzianka. Mam dla Was do rozdania 3 bony z Aromotelli. Wszystkie linki i potrzebne informacje znajdziecie na dole. Buziaczki, pa, pa!